Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy testować sobie pyłki ze strony Ale Paznokcie. I dzisiaj mamy troszeczkę takie pyłki neonowe, również brokatowe, świecące. I chciałabym Wam przedstawić również je w dwóch wersjach. Na mokry top, posypane jako szron oraz wcielane w utwardzony kolor i przykryte topem, jako taka kolorowa syrenka. Pyłki nazywają się Shine Effect. Mamy je w 8 kolorach, tak jak widzicie, od zielonego po taki ciemny róż. Niestety nie mogę Wam podać ceny produktu, ponieważ nie ma ich obecnie na stronie, ale na dole w opisie będziecie mieli umieszczony link do sklepu, skąd ja zamawiałam. I może w najbliższym czasie wrócą. I teraz nie przedłużając, ja po prostu sobie pokryję wzorniki, żeby nie przedłużać, przed każdym pyłkiem zbliżonym do niego kolorem i będziemy potem przechodzić do właśnie aplikacji ich na mokry top i wcielany w kolor. Także zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Tipsy, jak widzicie, mam pokryte już kolorkiem. Jest to taka neonowa zieleń z Neonail Crazy Samba. I na pierwszym paznokciu od lewej strony mam już nałożony top. I teraz będę posypywać paznokieć właśnie z topem, tym pyłkiem. I to będzie nasz efekt szronu. I tak się prezentują nasze dwa paznokcie. To jest pyłek 06 Shine Effect wersji jako szron i wcierany w mokry lakier. Kolejny pyłek jest to taki neonowy żółty odcień. Jest to numer 07. Niestety nie mam żółtego lakieru hybrydowego, więc wziąłem taki limonkowy. Również jest to lakier z Neonail i jest to odcień Juicy Lime. I teraz nakładamy top. Teraz mamy odcień 08 i jako bazy użyłam 158 Orient Mandarin z Semilaka. Mam już zaaplikowany top i teraz posypujemy nim paznokieć. Na drugim paznokciu wcieramy pyłek. Teraz kolejny pyłek, czyli numer 09 i jako podkład mam Peach Milk 055 od Semilaka. Teraz numer 10, jako podkład mam Pink Pudding z Neonail. Teraz mamy odcień 11, jest to również róż. Aplikuję go na bazę z Elegant Raspberry 103 z Semilaka. To był odcień 11. I kolejny odcień, jest to numerek 12. Będę go aplikować na hybrydkę numer 16, kolor by Molly od firmy Ale Paznokcie.
Przed nami już ostatni kolor, jest to odcień 12. Podkład jest z tego samego kolorku, czyli z firmy Alepaznokcie, numer 16. I posypujemy mokry top.